Przejął piłkę do Rasiaka. Ten dobrze do Sikory. Jest trzech naszych zawodników. Sikora do Mili. Mila i Giurietti. Trochę Sikora za szybko zagrał. Mógł jeszcze pociągnąć bardziej i wtedy by więcej Mila, który po skrzydle wchodził, mógł lepiej dośrodkować. Sedlaczek. Celades. Kontratak Bordeaux. Fontuno do Celadesa. Szamak w polu karnym. Szamak i gol, proszę Państwa. Marwan Szamak, to jest to, co jest w piłce nożnej najgorsze. 90. minuta meczu. Wściekłość na arbitra, teraz wściekli na Sedlaczka koledzy. Bordeaux strzela nam gola w ostatniej minucie pierwszego meczu. Marwan Szamak, zobaczmy, Celades, nie było spalonego. Minął Liberdę. I stało się to, co mogło stać się najgorszego. Perfekcyjnie wyprowadzony kontratak Bordeaux. Tracimy gola w ostatniej minucie. Jak to mówić, że piłka nożna jest sprawiedliwa? To jest to, co wspominałem na początku meczu. Czy w trakcie pierwszej połowy, że jednak tych sytuacji, które Gröklin miał mógł wykorzystać, nie wykorzystał. Jest 91. minuta meczu. Nieszczęśliwy wynik dla Disco Boli. 0-1. Niezasłużona ta bramka z przebiegu spotkania. Ulrich Ramé, ale cóż, liczy się to, co jest w bramce. No i proszę Państwa, koniec meczu. Teraz Frank Giurietti aż przez chwilę nie mógł uwierzyć w to, co się stało, a stało się coś, no coś fatalnego, szczególnie w ostatnich minutach meczu. 0-0, które nie było takim złym wynikiem, zrobiło się 0-1. Marwan Szamak przesądził o tym, że Bordeaux wygrywa w pierwszym meczu trzeciej rundy Pucharu UEFA. Jeszcze wszystko przed nami. Rewanżowe spotkanie 3 marca w Bordeaux. Ale tą ostatnią sytuacją bardzo sobie skomplikowaliśmy.